Owa poranka. Tadeusz Płużański, a moim państwo gościem jest Anita Czerwińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani poseł, zaczniemy od Donalda Tuska. Jak pani podobały się zeznania owego polityka, zwanego królem Europy, byłego premiera przed polskim sądem? Czy Donald Tusk powiedział prawdę, czy Skłamał, tak spytam już dosadnie. No, te zeznania nie mogły się podobać. Trudno je też właściwie nazwać zeznaniami, bo te polegają na tym, że z dobrą wolą mówi się prawdę i nie unika odpowiedzi na pytania i mówiąc kolokwialnym językiem, nie kręci się. A ale czy skręcił. kręcił? Tak, na, ale też nie jestem zaskoczona jego postawą. Podejrzewam, że tak właśnie będzie. Wynika to z tego, że no, nie mam najlepszego zdania o Donaldzie Tusku. A czemuż to pani poseł nie ma dobrego zdania o Donaldzie Tusku? Taki, taki znany, znany, lubiany na świecie polityk. Przede wszystkim z powodu katastrofy w Smoleńsku. Uważam, że ta katastrofa zaczęła się już kilka dni, a właściwie nawet miesięcy przed. 10 kwietnia i uważam, że Donald Tusk bierze pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób przebiegało przygotowanie wizyty w Katyniu. Czyli nie zgadza się pani poseł, rozumiem, z tezą lansowaną i przez Donalda Tuska i na przykład przez Bronisława Komorowskiego, że a owa, nawet to jest nazywane, prawda, prywatną podróżą, pielgrzymką, że zostało to zorganizowane nie przez Kancelarię Premiera, tylko Kancelarię Prezydenta i to członkowie Kancelarii Prezydenta powinni odpowiadać za to, co się stało w tym, jak zasugerował Bronisław Komorowski, żyjący jedyny członek, prawda, Kancelarii Jacek Sasin. Myślę, że dokumenty Notatki urzędowe, relacje ze spotkań urzędników różnych instytucji państwowych, cała sekwencja zdarzeń świadczy dobitnie o tym, że Donald Tusk podjął grę z Rosjanami przeciwko polskiemu prezydentowi. Ja pamiętam tę atmosferę przed, przed, tą, przed wyjazdem Jaka delegacji. To była atmosfera, to, to była atmosfera szczucia. Próby upokorzenia pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Taka atmosfera rzeczywiście była. Moja reakcja wtedy, rano 10 kwietnia, kiedy dostałam informacje takie bardzo uprawdopodobniające, że, że stało się coś strasznego w Smoleńsku, pierwszą reakcją ta pierwsza reakcja zawsze jest taka bardzo prawdziwa. Ja wtedy krzyczałam właściwie wykrzyczałam akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi. Mówiłam wtedy, że to on jest temu winny i zadawałam pytanie, czy, czy jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś, do czego doprowadziłeś. No Właśnie, wydaje się jednoznaczne, że jak mówimy o odpowiedzialności Donalda Tuska za Smoleńsk, no że na poziomie oczywiście merytorycznym ten, ten wyjazd prezydenta organizowała kancelaria prezydenta natomiast pod względem technicznym wszystko to było w rękach rządu przecież ten samolot był rządowy prawda? więc trudno mówić że tutaj że rząd nie ma z tym nic wspólnego a to mogliśmy wyczytać w sądzie tak zeznawał był premier Donald Tusk. Tak, jednocześnie Donald Tusk twierdzi, że nie miał żadnego wpływu na przebieg tej wizyty, nie miał żadnego wpływu na urzędników, którzy to organizowali, a jednocześnie i nie ma żadnej wiedzy na ten temat, a jednocześnie bardzo pozytywnie ocenia pracę. Wysoko ocenia, jak najwyżej ocenia pracę Tomasza Arabskiego. No, jest to niekonsekwentne i niespójne. To jest przynajmniej jeszcze jeden element, który. Który, który jest niespójny. Donald Tusk twierdzi, że nigdy nie było pomysłu w, w wspólnej wizyty prezydenta i premiera w Smoleńsku. Tymczasem pamiętamy słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który no, sugerował, że lepiej by było jednak, żeby ta, ta wspólna wizyta miała miejsce. Wielokrotnie była o tym mowa, i tak jak mówię, poświadczają to również relacje urzędników, którzy uczestniczyli w takich rozmowach. Tak, miała taka wizyta wspólna się odbyć. W pewnym momencie tutaj do gry wszedł ambasador Rosji i Donald Tusk podjął grę. Ja nie przesądzam, czy on to zrobił dosłownie umawiając się, czy po prostu myślał tak samo. Jak Rosjanie, to już być może kiedyś będzie, będzie możliwość stwierdzenia tego, co, co nim powodowało, ale to nie, to nie ma znaczenia. Donald Tusk ramię w ramię z Rosją był przeciwko naszemu prezydentowi. Ja pamiętam artykuł, który czytałam, w nocy 9 kwietnia 2010 roku, zdaje się, że na portalu dziennika, to było tłumaczenie artykułu z rosyjskiej prasy, w którym autor bardzo napastliwie atakował naszego prezydenta, mówiąc właśnie, po co on tam w ogóle jedzie. I z takim właśnie poczuciem takiego żalu, goryczy. E, w, tego dnia zakończyłam dzień i, i rano coś takiego się stało. Zresztą e, to takie mówienie, po co prezydent się tam wybiera, po co się wręcz używano stwierdzenia, po co on się tam pcha, one funkcjonowały e, jakby w tej przestrzeni publicznej. Znalazłam potwierdzenie tego choćby w rozmowie. Parę dni po katastrofie z panem sklepikarzem u mnie na wsi, który właśnie tak mi wtedy powiedział, to po co on się tam pchał? No przecież ten pan by sobie też e, sam jakby tego nie wymyślił. Czyli, propaganda tylko, działała czyli ta propaganda e, docierała do ludzi i stworzono e, t, t, taki obraz. Niestety tego rodzaju e, działania zawsze prowadzą. Do złego w tym przypadku stała się rzecz najgorsza. Czyli to, co przynajmniej możemy zarzucić Donaldowi Tuskowi i Tuskowi jego ekipie, to jest to, że stworzył atmosferę nieprzyjazną, mówiąc też bardzo delikatnie wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale, ale zadam pytanie inaczej. Czy Donald Tusk powinien zeznawać tylko jako świadek w tej sprawie, czy może w jakiejś innej roli? I kto jeszcze ewentualnie. To znaczy, ja oczywiście nie chciałabym się tu wypowiadać za wymiar sprawiedliwości, ale od początku mam taką nadzieję, że Donald Tusk odpowie za to nie tylko politycznie. Mhm. A czy jeszcze inne osoby, widziałaby pani poseł, które powinny za to odpowiedzieć nie tylko politycznie? Myślę, że taką osobą, która również zachowała się w sposób delikatnie mówiąc niewłaściwy, Antypaństwowy wręcz była ówczesna minister Ewa Kopacz. To, co zrobiła, to co pamiętamy, również jej kłamstwa. I też mniej mnie interesuje, czy zrobiła to z powodu braku własnej roztropności, czy też z tego powodu, że po prostu uczestniczyła w tym takim, no, w tej, tej niegodziwości. Bardzo Taką rolę też mroczną i ciemną myślę, że spełnił w, 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 późniejszy prezydent Komorowski, który bardzo pospiesznie dążył do tego urzędu. Pani poseł, zmieniamy temat. Mamy sytuację dosyć napiętą w Polskim Sejmie. Pani jest parlamentarzystką. Na pewno, na pewno widzi Pani, co tam się dzieje. Prawda? Grupa rodzin osób niepełnosprawnych nie zamierza zaprzestać strajkować. Wczoraj rząd Rzeczpospolitej złożył propozycję ugody, kompromisu, porozumienia. To porozumienie zostało przyjęte przez część rodzin osób niepełnosprawnych, ale nie przez tych ludzi, którzy są w Sejmie. Padły bardzo mocne słowa. Widzieliśmy relację telewizyjną. Pani rzecznik Joanna Kopcińska próbowała przekazać dokument porozumienia, natomiast te papiery zostały wyrwane, prawda? W dosyć takie agresywne zachowania i słowa: My tego nie chcemy. Skąd ta różnica w podejściu rodzin osób niepełnosprawnych? Część chce porozumienie, a część nie. Rzeczywiście rząd wczoraj podpisał porozumienie w Centrum Dialog i to porozumienie zostało podpisane z osobami, które są bardzo reprezentatywne dla środowiska niepełnosprawnych, dlatego że członkowie rady... Konsultacyjnej, żeby być członkiem takiej rady, muszą mieć poparcie co najmniej 15 organizacji ze środowisk osób niepełnosprawnych. Więc z całą pewnością można powiedzieć, że to porozumienie podpisały osoby. Zresztą, nawet oglądając relacje z tego, osoby, które znane są ze swojej takiej niezłomnej działalności przez lata, właśnie w sprawie osób niepełnosprawnych. Oczywiście grupa osób, która jest w tej chwili w Sejmie też ma prawo do, do swoich postulatów, tego nikt nie kwestionuje, no, ale tak jak zauważył pan redaktor, rzeczywiście ta atmosfera, która jest Wytworzona przez te osoby, no jednak z takim wsparciem polityków w, w tle, bo, bo przecież towarzyszyła im wielokrotnie posłanka opozycji, posłanka nowoczesnej. Posłanka e, Schering-Wielgus, tak. dokładnie. E, i... Rzeczywiście ta atmosfera takiej już wręcz to, to co wczoraj się wydarzyło z, z panią rzecznik, no, no jest takie niepokojące. To nie jest atmosfera, która służy do rozmowy i do dialogu, bo my tego oczekujemy: dialogu i, i proponujemy ten dialog. Wielu komentatorów, internautów choćby, zwraca uwagę, że być może tutaj ta taka stanowczość no, ma jakiś taki swój podtekst y, y, polityczny. Więc... No właśnie, bo, bo, bo przez samą obecność, y, czy też y, wspieranie tej sprawy, prawda? Przez, przez posłankę nowoczesnej, przecież posłankę ci ludzie tam nie znaleźli się, też przez przypadek zostali y, mm -hmm. y, wprowadzeni. Czy może być tak, że rzeczywiście... Y, Ci reprezentatywni przedstawiciele tego środowiska chcą kompromisu, ten kompromis został zawarty, a tutaj jest pewna gra też polityczna, właśnie z tych osób, które protestują w Sejmie, żeby przedłużać sprawę, żeby po prostu wywoływać zamęt w państwie, żeby, żeby odwoływać też członków rządu, bo wiemy, że jednym tak. z postulatów, i to już z postulatem czysto politycznym, jest odwołanie pani minister Rafalskiej, i tego domagają się właśnie ci, którzy protestują w Sejmie. Tak, te postulat idą coraz dalej i ich charakter zaczyna wskazywać, że one się troszeczkę oddalają od tych pierwotnych i tych takich najbardziej istotnych dla, dla tego środowiska. Może cię od początku był taki, żeby destabilizować? Mnie oczywiście niezręcznie nie jest to komentować, bo chciałabym wierzyć, że te prawdziwe, rzeczywiste intencje służą osobom niepełnosprawnym, dzieciom, z którymi te mamy przyszły. Myślę, że atmosfera doszła już do takiego poziomu, że zgadzam się z panią minister Falską, że kontynuowane te rozmowy powinny być jednak bez obecności kamer w takim bardziej spokojnym, spokojnej atmosferze. I mam nadzieję, że do tego dojdzie. Bardzo bym namawiała i apelowała do tych osób, ale także do Polityków, tych ewentualnych, którzy w jakimś stopniu inspirują, żeby nie wykorzystywać do tego nieszczęścia, tej trudnej sytuacji życiowej do, do swoich politycznych celów. Pani poseł, mamy, mamy twarde cyfry. Ta, ta część rodzin, która protestuje w Sejmie, mówi, że reprezentuje 280 tysięcy. Osób chcą 500 zł miesięcznie dla każdej osoby. Rząd podaje, że to kosztowałoby milion 1,8 miliarda złotych rocznie, ale są też dane bardziej kompleksowe. Okazuje się bowiem, że tych wszystkich, którzy właściwie. Powinni dostać e, jakąś rentę z tytułu niepełnosprawności. Ludzie, którzy, których niepełnosprawność orzekł ZUS czy Krus, na przykład, prawda? E, ich jest około półtora miliona i to wtedy koszt roczny e, no już oscyluje w zupełnie w, wokół innej e, e, sumy 9 miliardów złotych. Rocznie. czyli mamy 1,8 miliarda przeciwko 9 miliardom, prawda? Czy, czy krótko mówiąc, czy, czy państwo stać na to, żeby dzisiaj 9 miliardów zaoferować wszystkim potrzebującym niepełnosprawnym? To znaczy, nawet pani minister Rafalska mówiła wczoraj, no, że nie da się spełnić natychmiast tego rodzaju postulatu i to jeszcze w, w czasie trwania roku budżetowego. To są sprawy, które trzeba z wyprzedzeniem zaplanować i my to robimy, bo my jesteśmy pierwszym rządem, który postawił na solidaryzm społeczny. To jest od wielu lat w naszym programie. Wyborczym i my go wielokrotnie prezentowaliśmy i to też było powodem tego, że Polacy nam zaufali i można powiedzieć, poprosili żeby tak zdecydowali, że oni chcą, żebyśmy ten program realizowali. Można więc powiedzieć, że jest to rząd, który jest bardzo wrażliwy społecznie. Niektórzy mówią, że nawet za, nawet za bardzo. Nie, liberałowie wręcz, bywa sama słyszałam takie epitety, że jesteśmy socjalistami, nawet już czasem dochodziło do stwierdzeń, że komunistami. A, możemy raczej się odwołać do historycznej do tradycji PPS-u, myślę, jeśli w ogóle, prawda? Jeśli w ogóle się, socjaliści niepodległościowcy, nie, ale komuniści jeśli, chyba jednak nie. Zdarzały się i takie wypowiedzi, to ze strony polityków obecnych parlamentarzystów opozycji. Ja uważam, że bez względu na epitety, jakie są kierowane pod naszym adresem, trzeba robić swoje, to to znaczy budować ten solidaryzm społeczny jako zasadę funkcjonowania państwa, bo to wynika z konieczności wspierania wspólnoty społecznej, bycia dla siebie nawzajem oparciem, wtedy kiedy los jednemu daje, no, można powiedzieć, większy. Krzyż, powinniśmy pomóc go, go nieść, bo to wynika po prostu z ludzkiej zwykłej przyzwoitości. Pani poseł, i możemy jeszcze sięgnąć po inne cyfry w ramach tych programów prospołecznych wymieńmy jeszcze 500 mieszkanie plus, ale teraz się pojawiła koncepcja dostępność plus właśnie dotycząca osób niepełnosprawnych i tutaj zarezerwowane środki na ten cel mają wynosić już w tej chwili 20. 3 miliardy złotych, to nie jest chyba tak, że rząd nie reaguje na problemy środowiska niepełnosprawne. Przestrzeń publiczna jest pełna barier architektonicznych i o tym bardzo wielu. Wiele mówiło przez te wszystkie lata, ale nic ze zniesieniem tych barier nie zostało za wiele zrobionych. Także ta kwota jest w takiej wysokości, ona jest wysoka, ale, ale ona jest rzeczywiście niezbędna, ponieważ... No, ta przestrzeń publiczna jest bardzo trudna dla osób niepełnosprawnych i to trzeba konsekwentnie likwidować. Pani poseł, jedna kwestia, która ma charakter bardziej może międzynarodowy, ustawa 447, słynna, już budząca szereg kontrowersji, wielkie emocje, przyjęta przez, przez Stany Zjednoczone przed momentem. Majątek ofiar Holokaustu, który nie ma spadkobierców. Taki majątek jest również w Polsce. Czy ta ustawa może nas jakoś dotknąć, czy może nam zagrozić? Antoni Macierewicz mówi na przykład, że, że jeżeli będzie ona realizowana, to spowoduje bankructwo Polski. Ja bym, powiem szczerze, nie przesądzała w tej chwili. To jest no, nowa, nowa sprawa. Poczekałabym na opinię prawników, ale już dochodzą takie głosy, że ona może na gruncie naszego prawa no, nie mieć podstaw do realizacji, czyli osoby, które no, są zainteresowane tą ustawą nie będą miały po prostu instrumentów do tego, żeby, ją, żeby ona w Polsce działała, ale tak jak mówię, ja czekam na opinię ekspertów, prawników w tej sprawie. Polonia mocno protestuje już przeciwko temu. Byliśmy zresztą razem też na Pielgrzymcy w Izraelu, tam też, są, tam też są, Polacy, ale przede wszystkim przede wszystkim Polonia Amerykańska tutaj mocno, mocno uważa prawda, na to, co się może stać. No rzeczywiście ta ustawa bezpośrednio nas nie dotyczy, ale ale no może spowodować, że różne środowiska międzynarodowe żydowskie będą, o ten majątek się, się ubiegały. Mamy nadzieję, że, że do tego jednak nie dojdzie, że, że ta ustawa właśnie Polski bezpośrednio nie, nie dotknie. Pani poseł, ostatnia, ostatnia kwestia, jak teraz będzie z miesięcznicami smoleńskimi, bo pani mocno jest zaangażowana w, w te sprawy, jak one się teraz będą odbywały, jak to będzie wyglądało. E, poranna msza, o godzinie 8 rano. W kościele seminaryjnym i wieczorem o godzinie 19 w archikatedrze warszawskiej będziemy modlić się w intencji ofiar katastrofy w smoleńsku. Tak jak zawsze będziemy wspierać rodziny ofiar. No, jedyna różnica, zmiana to jest taka, że nie będzie marszu pamięci. Bardzo dziękuję. Moim dziękuję Państwa serdecznie. gościem była Anita Czerwińska, poseł posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.